Po raz kolejny gościem tygodnika poradnika rolniczego jest Michał Kołodziejczak, lider polskiej wsi. Jakby się komuś nie podobał, to powtórzę to raz jeszcze. Lider polskiej wsi. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Panie Michale, o kredkach nie będziemy rozmawiali na razie, tylko o rzeczach bardzo poważnych. Jest pan producentem warzyw, ma pan wielu kolegów warzywników i sadowników. Macie opanowany ten segment produkcji, znacie go z autopsji, z ciężkiej pracy. I mam takie pytanie. Jak cena, wysoka cena nośników energii oraz ich niedobór wpłyną na krajowy rynek owoców i warzyw? Panie Krzysztofie, to może być dramat. Jeżeli rachunki w gospodarstwie takim wielkości takiego, jak prowadzę ja z moim ojcem czy z moim bratem, my łącznie płacimy za energię przez 2 miesiące, no kilkadziesiąt tysięcy złotych, powiedzmy 60 tysięcy złotych w tamtym roku. Za dwa miesiące, bo to są takie rachunki dwumiesięczne w sezonie. Jeżeli dziś te rachunki wzrosną 5-6 razy, no to wyobraża pan sobie, jaka to jest zmiana. I ja mam taki obraz, kiedy my zaczynaliśmy strajkować, zaczynaliśmy w ogóle budować pierwsze stowarzyszenie u mnie w regionie, tak jak pan powiedział, moi koledzy. Od razu mam ich przed oczami i wtedy my bardzo tanio sprzedawaliśmy kapustę. Ale i ziemniaki, i inne warzywa, i jabłka, inni. Ale można było ileś tam sprzedać i mieć na te rachunki. I utrzymać taką płynność. Dziś, żeby utrzymać płynność przy tej wysokości cen energii, to będzie dramat. To jeżeli będziemy mieli się utrzymać, to trzeba będzie bardzo drogo sprzedawać, a jeżeli nie, no to albo będziemy ciągnąć, byle po prostu ciągnąć, albo ludzie będą rezygnowali z długiego przechowywania warzyw. Właśnie, ile kosztuje to długie przechowywanie warzyw, a także jabłek? To niedawno się mówiło, że to jest po kilkadziesiąt groszy do kilograma każdego trzeba doliczyć. Więc jeżeli na przykład jabłka kosztowało 80 groszy, to mówiło się, że połowę to jest koszt przechowania. To niech pan sobie, panie Krzysztofie, nawet tak wyobrazi, jeżeli to było 40 groszy czy 30 groszy. Teraz jabłka będą po złotówce, a koszt przechowywania 2,5 złotego. No i właśnie tego się obawiamy. Co będzie wtedy? Wczoraj premier Kowalczyk powiedział, że to i tak na konsumentach się odbije, bo oni za to zapłacą. Tylko kto będzie przyzwyczajony do tych niskich cen, w stanie od razu przeskoczyć na ten wyższy pułap cenowy, albo kto będzie miał te pieniądze? Bo to... Przepraszam. Ja szanuję premiera Kowalczyka za jego spokój, wiedzę, że nie krzyczy, że mówi bardzo w sposób wyważony, ale przecież wiadomo, za wszystko zapłaci rolnik. Czy w sadzie, czy w oborze, czy w chlewni, czy w uprawie warzyw, za wszystko płaci rolnik, a nie konsument, bo wielkie sieci handlowe swoje zarobią, a im większy kryzys, tym więcej zarobią. I ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę tutaj przy tym przechowaniu na jedną rzecz. Bardzo często, kiedy my przechowujemy te warzywa, rolnicy, my, to sprzedajemy je dopiero w marcu, w kwietniu, w maju, w czerwcu, nawet w lipcu. Tak jak to kapusta do długiego przechowania, czy jabłka. To niech pan zobaczy teraz. Rok temu sprzedawaliśmy po tych starych cenach, niskich cenach i skąd teraz ma ten, który ma chłodnie, mieć pieniądze, żeby spłacić te dużo wyższe rachunki przez tak naprawdę pół roku. I to plus kredyty jeszcze. To już w ogóle nie ma co mówić, bo tak, bardzo dużo osób kupiło nawozu, dużo, żeby mieć na następny sezon jeszcze po starych cenach, więc z pieniędzy się bardzo dużo ludzi spłukało. Dużo osób liczyło, że jeżeli ma trochę warzyw, to ma pszenicę, którą będziemy przechowywać, też będzie droższa, a okazuje się, że cena zamiast do góry, to idzie na dół. Rzepak w maju, na przełomie maja-czerwca, kosztował 4,5 tysiąca złotych za tonę. W trakcie żniw 3 tysiące. Dziś 2,5 tysiąca złotych potaniało o 500 złotych po tonie przez niespełna miesiąc czasu. I to, co teraz zaczyna się dziać, to jest taka panika. Nie wiadomo, co robić. Więc ja też z pełnym szacunkiem do doświadczonych polityków, bo tak trzeba do nich podchodzić, bo obojętnie, czy my się z nimi zgadzamy, czy nie, tak jak z premierem Kowalczykiem, ale on mówił, rolnicy, przytrzymajcie miesiąc, dwa zboża, one będą drożeć. Teraz sytuacja jest odwrotna. No to też uczy, że choćby był polityk najlepszy, to ciężko tak wróżyć w tak dynamicznej sytuacji, ale co będzie. Przepraszam, wrócę do jednej cyfry, do jednej wartości. Ukraińscy rolnicy zebrali w tym roku, tak się ocenia,
65 milionów ton zbóż, czy 67, z tego 45 milionów ton pójdzie na eksport. Zaostrza się wojna na Ukrainie, mobilizacja w Rosji i te korytarze morskie będą zamknięte. Znowu pójdzie przez Polskę, znowu zostanie w Polsce. Ja myślę, panie Krzysztofie, że w ogóle na ten temat trzeba szerzej spojrzeć, że politycy nam go zawężają, bo z jednej strony jest droga morska, a z drugiej strony jest bardzo, tak jak pan powiedział, wojna się zaostrza, nigdy nie wiadomo, co będzie. To będzie jeden dzień i zmiana sytuacji. Więc tam ci, którzy mają to zboże, bo to nie są też jacyś tam rolnicy, tylko oligarchowie, którzy mają tysiące hektarów ziemi. Ale oni wiedzą, że muszą to sprzedać. O, wejdzie, bomba spadnie na spichlerz, coś się stanie. Więc często po zaniżonej cenie sprzedają. I nawet jeżeli jest ten korytarz morski otwarty, to cwaniacy z całej Europy i z Polski też bardzo dużo jadą, kupują tanio i zapychają swoje magazyny. Nie ma tego, o czym mówiła Agrounia, czyli ewidencji przywożonej żywności do Polski, więc to ukraińskie za chwilę może stać się zbożem polskim, kukurydzą polską, rzepakiem polskim i nigdy do tego ale nie dojdzie. Ale rzepak też? Z rzepakiem jest potężny problem. Wczoraj moi koledzy z Agrouni, pan Jarosław Mieściur, pan Andrzej Waszczuk, działacze z Lubelszczyzny, pojechali na przejście graniczne. Tam pojechali do miejsca, gdzie kończą się szerokie tory i nagrali kolejkę kilkuset tirów, która stała po zboże, po rzepak, który przyjechał właśnie szerokimi torami do Polski. I to wszystko rozjeżdża się po Polsce. Zapytali też kierowców, kto to kupuje. I to są, wie pan, to importują największe koncerny światowe. Przywożą tutaj do Polski i tu później sprzedają. To może rozwiązanie by było, że Ukrainie trzeba pomóc. Ani pan, ani ja nie zaprzeczamy temu oczywistowi faktowi, że poszczególne kraje Europy, te najbogatsze, czyli Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, kupią określone kontyngenty zbóż z Ukrainy, żeby to zboże nie zostawało w Polsce i ten rzepak. Jeżeli mamy solidarność wobec Ukrainy, unijną, to będzie solidarność unijna. Albo co było już przez Izby Rolnicze powiedziane, niech Unia Europejska skupuje to zboże, ten rzepak, a nie rozlewa się tam, gdzie ono jest, gdzie jest najbliżej, tam się rozlewa i psuje przede wszystkim polskie rolnictwo. Bo umówmy się, Francuzi czy niemieccy rolnicy nie wpuszczą tego zboża do siebie. Prędzej podpalą wagony kolejowe. Ja mam taką historię z dzieciństwa przed oczami. Jak mój ojciec wrócił z giełdy i na giełdę przyjeżdżała wtedy z Francji warzywa. Zaczęli handlowcy przywozić, bo coś się opłacało robić. I kierowcy, którzy przyjechali, to mówią tak, rolnicy, to był końcówka lat 90. przełom. Powiedzieli, co wy ludzie, na co wy tu pozwalacie? Gdyby do Francji tak przyjechało z Polski, to by spalili dwie ciężarówki i by nie było powrotu już nawet ciężarówki do kraju. Związki zawodowe by to zrobiły. Ale niech pan zobaczy jeszcze na jedną rzecz. Rzepak potaniał. I też dzięki złej ustawie o biopaliwom, która została wstrzymana. No została na szczęście wstrzymana teraz, bo no, ale ma powiem, zostać ten powiem, stary porządek. Powiem panu szczerze, że dużo w tej materii zrobił Jan Krzysztof Ardanowski. I taka jest rola polityków, żeby trzymali naszą stronę. I tutaj trzeba powiedzieć, każdy, kto wykona dobrą robotę, bardzo dobrze. I to jest dobrze, bo to jest też mobilizacja dla innych, którzy robią, że jednak da się coś zrobić. I tutaj dobrze, że tak zrobił minister Ardanowski, że pomógł rolnikom. Ale niech pan zobaczy, co dzieje się na półkach sklepowych. Rzepak potaniał prawie o połowę. Cena rzepaku jest taka, jak była prawie rok temu, a olej, widział pan, ile kosztuje? To jest cena z najwyższego poziomu cen rzepaku, a rzekomo cena rzepaku była przyczyną właśnie podwyżek cen oleju na półkach sklepowych. To pokazuje jedno, że jak państwo nie zadziała odpowiednio i pozwoli nawet na moment wybić daną cenę do góry, to później już to, co pan powiedział, firmy, korporacje nie opuszczą cen na półkach. Ja powiem tak, jest pewien bank francuski działający w Polsce, nie chcę mu robić reklamy, na pewno konta tam nie mam, mam PKO BP, który zrobił jakiś tam raporcik, że klienci płacą za przerzucenie cen przez producentów i przetwórców żywności, płacą w sklepach, a pominął, ile zarabia wielkie sieci handlowe. No ale to widzi pan, panie Krzysztofie, zawsze tak jest, że ktoś na tym wszystkim zarobi.
Kiedy ja mówię, że na drogim nawozie zarobiła Grupa Azoty, bo to bardzo często monopoliści, obojętnie czy to są państwowe spółki czy nie, to tak się to nie spodobało Grupie Azoty, że wystosowali już teraz wezwanie do zaprzestania w ogóle mówienia o tym, że Grupa Azoty zarabia na nawozie, żebym ja nie mówił, żeby budować presję, i straszą pozwem mnie, by nie mówić o Grupie Azoty, o nawozach. I ktoś powie, no tak, ale nie każą ci tylko mówić, że oni na tym dużo zarabiają. Tylko proszę postawić się też w sytuacji, kiedy faktycznie ja mówię i zaczynam się zastanawiać, czy za to już jest pozew, czy nie. Jeżeli zarabiają, nawozy są drogie, no ktoś na tym musi zarabiać. I mają pieniądze na mecenasów, więc Michał, trzeba te granaty wziąć, jak z samych swoich. No. Panie Krzysztofie, to się tak wydaje czasem śmieszne, a mój... Bo sąd sądem, ale sprawiedliwość... Musi być po naszej stronie, ale bardzo ciężko jest tak mówić, kiedy wezwanie do przeprosin jest podpisane przez jedną z najlepszych kancelarii adwokackich w Polsce. Mój mecenas, kiedy zobaczył, to mówi, o Michał, zobacz, jak cię docenili. Powiedziałem, że stać ich na dobrych mecenasów i chwała tym mecenasom i wiesz, no dobrze, no najwyżej dożywocie dostaniesz, nie przejmuj się, kurczę, no. Wyjdziesz za dobre sprawowanie po 20 latach, rozumiesz? No. Tak. Oby tak nie było. Słuchaj, już. No ale już będzie brak energii, będą niedobory, energia będzie droga, będzie ograniczana produkcja, bo nikt nie będzie na bezdrożu produkował. Mleko będzie w rowach albo spółdzielnie będą kary po 300 milionów płaciły rzędu za przekroczenie. I ja mam takie pytanie, bo ta żywność musi być, ona będzie droga, no ale większość tej żywności przyjedzie z zagranicy. Jest pytanie, kogo mamy dotować? Farmera z Ameryki? Wiadomo, co przyjeżdża z Ameryki Południowej, jakie to jest badziewie poza dobrostanem. To jest tak samo coś jak indonezyjski węgiel, który jest tylko błotem. Ale przecież czy mamy dotować polskie rolnictwo? Ale przecież nie i musimy, polski przemysł. Nie musimy daleko szukać. Wspomniałem o tym rzepaku wczoraj. Druga ciężarówka, do której też dotarli i z kierowcą, której rozmawiali działacze agrounii, była z olejem rzepakowym z Ukrainy. I powiedział kierowca, że miał jechać do Belgii, ale okazało się, że badania tego oleju, które od razu były zrobione po wjeździe do Unii Europejskiej, czyli do Polski, nie przeszły tych norm belgijskich i to zostaje w Polsce i jedzie do polskiej firmy. Więc tutaj nikt nie dba o to, żeby do Polski, w Polsce była nasza dobra, normalna, zdrowa żywność. I jak będziemy tak patrzeć, to za chwilę w ogóle jeszcze zrobimy tak, że łatwiej będzie przechowywać długo żywność na zachodzie Europy, bo tam będzie tańsza energia, niż w Polsce, bo to będzie też różnica, że nawet u nas... Energia tam będzie droga, ale też droga, ale dochody Niemców, Holendrów, Belgów są dalece większe niż Polaków. No, ale już a mówisz... rolnicy też są od kilkudziesięciu lat zaopatrzeni w różne ubezpieczenia, policy, oszczędności, a mimo też narzekają. A ale... polski rolnik jedzie na kredytach. Tylko już mówi się, że energia w Niemczech, we Francji jest tańsza niż ta, która za chwilę ma być w Polsce. W tych horrendalnych cenach. Chociażby ilość biogazowni w Niemczech czy w krajach Europy Zachodniej też jest większa. Jest to pewne uniezależnienie się od tych dużych elektrowni. My tego w Polsce nie mamy. Ja byłem w dużej biogazowni w trakcie naszego objazdu po Polsce, kiedy za Grounią przejeżdżaliśmy od miejscowości do miejscowości. I ja osobiście powiem, jestem pod wrażeniem takich inwestycji. Dobrze, wróćmy jednak do polskiego złota, czyli węgla. Że go nie ma, to wszystkie rządy myślały, jak, żeby go nie było, a ten się dołożył w szczególności. Miałeś kontakt i wspieraliście Agrounia Związkowców Solidarność 80. Pan Rafał tak. Jedwabny chyba. Tak. Patrz, jak ten człowiek teraz mądrze mówi, nawet w mediach, co straciliśmy, kupując ruski węgiel, zamykając nieracjonalnie kopalnie. Ja powiem tylko tak. Same ciepłe słowa mogę powiedzieć o Związku Sierpień 80. O panu Rafale Jedwabnym, czy o panu Ziętku, który jest przewodniczącym. Niesamowici ludzie, którzy heroicznie bronią polskiego złota, jakim jest węgiel. Nikt ich też nie chciał słuchać przez długi czas. To jest niesamowite. I to samo, co z węglem, może być za chwilę z mlekiem, z warzywami, z owocami. Ja to mówię
często ludziom. Przyzwyczailiśmy się do tego, że węgiel mamy, żywność mamy, że to nam się należy, bo to zawsze było. A będzie całkiem inaczej. To nam się w ogóle nie ma tak, że coś jest na zawsze, że to się należy, to nam się należy. Tylko, że doprowadzili do upadku i oni dają bardzo dobre diagnozy na temat węgla. Zniszczyliśmy to, co było naszym największym skarbem. I to pokazuje też, że w Polsce tak naprawdę żaden polityk nie wierzył w to, że Rosja kogokolwiek zaatakuje. Pan Rafał Jedwabny powiedział jedną wspaniałą rzecz, że w Japonii buduje się elektrownie węglowe, wyposażone w nowoczesny system spalania, który jakoby został wykupiony od polskich naukowców. Czyli Japonia nie ma węgla, jest krajem technologicznie numer jeden, robi węglowe elektrownie, bo węgiel z Kolumbii. No nie, czy albo my jesteśmy szaleńcami, albo Japończycy. Panie redaktorze, przecież to jest normalne, że powstają spalarnie śmieci, butelek plastikowych, innych rzeczy. Można je spalić odpowiednio. To ja się pytam, no to można spalić butelkę, można spalić śmieci pomedyczne, a nie można spalić normalnego, dobrego polskiego węgla, tak żeby nie dawał zanieczyszczeń? Da się, tylko komuś też zależało, żeby tak było jak jest. I to, że zależało komuś, bo to było jakieś lobby, to jest jedna sprawa, ale czy w Polsce komuś zależało realnie z tych sił politycznych, żeby ten węgiel obronić? Bo to jest pytanie. Nikt nikogo nie złapał, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Michał, mam taki wyzyt do ciebie, bo się znamy sporo. Jeżeli człowiek mówi dobrze o polskim węglu, że polski węgiel powinien być, jeżeli człowiek jest przeciwny ekologicznym i klimatycznym takim szantażowi Unii Europejskiej, czyli tym radykalnym oszołomom, i ty go krytykujesz, myślę o nowym wiceministrze rolnictwa, Januszu Kowalskim, no po prostu chyba tymi krytkami wstrzymałeś sobie możliwość dialogu z panem ministrem Kowalskim. Ja od razu powiedziałem, że nie będziemy rozmawiać z ministerstwem, gdzie wiceministrem rolnictwa jest człowiek, który na rolnictwie się w ogóle nie zna, no bo Janusz Kowalski nie zna się na rolnictwie. Zresztą sam to pokazuje w wielu rozmowach, które publikuje u siebie w internecie, w swoich mediach społecznościowych czy w wywiadach z dziennikarzami. Nie może się pochwalić niczym. I no, dla ale to mnie... zaproś go do gospodarstwa, na wiec agrouni, na spotkanie terenowe. Niech zobaczy, niech porozmawia z rolnikami. Panie... Daj człowiekowi szansę. Panie Krzysztofie, ja nie muszę z nim rozmawiać. Niech on zrobi to, co obiecał pan premier Henryk Kowalczyk. Niech liczy dziki. Niech wpłynie na to, żeby przestały upadać gospodarstwa, które hodują świnie. Jak PiS zaczął rządzić, było 250 tysięcy stad świń w Polsce. Dziś to jest 50 tysięcy niespełna stad, 50 tysięcy stad świń w kraju. Trzeba zacząć tego realnie bronić. Niech zajmie się przywozem niekontrolowanym zbóż z Ukrainy. Niech zacznie realnie wpływać na to, żebyśmy mogli się dobrze, powszechnie ubezpieczać. System ubezpieczeń jest bardzo ważny dla rolników. Ruszyła wypłata wypłat suszowych, o których teraz na dniach. Wypłat suszowych dla polskich rolników i skrzynka mailowa moja już jest zasypana informacjami, że miało być 500 zł do hektara, jest 250, rolnicy czują się oszukani, to niech tam sprawdza co robić. Wycieczki takie przygotowawcze do bycia ministrem to można zrobić przed objęciem tego stanowiska, a dziś to już trzeba iść do pracy. Słuchaj, no ale łączy was jedno też. Ty jesteś krytykiem rządu premiera Morawieckiego. On też jest krytykiem po prostu mocnym. No, wróg twojego wroga jest twoim przyjacielem. Tylko ja bym chciał widzieć politykę nieco inaczej. Tak naprawdę ja widzę, jak zbudowana jest w ogóle w Polsce polityka i to osoby, które oglądają nasz film i czytają tygodnik Poradnik Rolniczy, też muszą wiedzieć, że ona jest zbudowana właśnie tylko i wyłącznie na tej krytyce jedni drugich. A ja chciałbym, żeby to zmienić, żeby pokazać, że możemy zaproponować to, to, to i tamto, a jeżeli jest krytyka, to ona ma tylko powodować to, żeby ktoś się tymi rzeczami, które chcemy wprowadzić, zajął. A Janusz Kowalski od dawna, minister Janusz Kowalski, krytykował wiele rzeczy, ale gdzie potrafił doprowadzić do końca. Krytykuje zresztą rolników, bo dał taki sławny już cytat, że rolnikiem to nie jest ten, który ma iPhone'a i dobry samochód, tylko rolnik to ciężko pracuje w polu. Panie redaktorze, Janusz Kowalski zarobił w PGNiG
2 200 000 złotych w krótkim czasie, będąc tam ważną osobą. I taka osoba wypomina, że ktoś może dużo zarobić, bo ciężko pracuje, bo zna się na tym, bo jest fachowcem. I on oczywiście chciał mnie tym wszystkim uderzyć, ale ja widzę oburzenie rolników, że jednak czują pewien niesmak. Michał, masz poważniejsze rzeczy do zrobienia w Polsce niż walka z ministrem Kowalskim i proszę się, nie koncentruj na tej walce. Rozmawiaj z rolnikami, przekonuj ich do tego, żeby rolnicy i starsi, i młodsi byli obywatelami i głosowali nie nogami, ale za pomocą kartki wyborczej. Ja powiem tak, nigdy nie namawiamy rolników na głosowanie na jakąś opcję polityczną, ale na to, żeby korzystali z demokracji, żeby nie obrażali się na wybory. Bo widzę, że też taką puentę pan robi, panie redaktorze, a ja bym chciał powiedzieć, że w starożytnej Grecji pełnoprawnymi obywatelami byli ci, którzy mieli ziemię, czyli rolnicy, bo oni, to już historia wie, że ci ludzie, i teraz też wraca ten czas, rolnicy, właściciele ziemi, zawsze będą bronić ojczyzny do samego końca. Jeżeli ktoś ma inny majątek nawet, który może przenieść, albo są to papiery wartościowe, cokolwiek innego, wyjedzie z kraju, może tego kraju nie być. A rolnik nic nie zabierze. I dziś ja widzę, że jesteśmy w takim trudnym momencie. I wczoraj przypominałem sobie, jak w Polsce powołany był rząd obrony narodowej, na czele którego stanął chłop. Polski rolnik, Wincenty Witos. Bo to Wincenty Witos, a nie Józef Piłsudski wygrał. Tak. Polscy rolnicy, ci z Pomorskiego, Wielkopolski, wyszkoleni w niemieckim wojsku w czasie I wojny, karni, to jeden taki wyszkolony żołnierz to był za 20 bolszewików. I wie pan, to był rok 1920. Wtedy powołano na to stanowisko premiera rządu, który poparły wszystkie, był poparty przez wszystkie opcje polityczne. Prawica nie mogła się dogadać, więc wzięto człowieka, który miał szerokie spojrzenie. I w 1925 roku w raporcie Rosjanie przedstawili takie fakty, że z Polską było bardzo ciężko walczyć, bo bronili Polski rolnicy, którzy mieli bardzo mocne zakorzenienie patriotyczne. Znaczy ja tu Piłsudskiemu nie uchybiam. Uchybiam tylko temu faktowi, że pomija się rolę Witosa i że potem Witos zapłacił słono za swój patriotyzm. No tak, tylko że też był powołany na to stanowisko, bo ludzie, którzy widzieli, wiedzieli to, co się dzieje, wiedzieli, że jest potrzebny człowiek, który pociągnie i zbuduje jeszcze wyższe morale ludzi na wsi. I kiedy Witos został premierem, to jego odezwa do rolników, do włościan ziemskich spowodowała, że oni chcieli bardzo mocno bronić ojczyzny. Ale wróćmy ojczyzny. Na grunt dzisiejszy. Michał, szczerze ci mówię, a mam praktykę 41 lat w dziennikarstwie, pracuję obecnie. 95% polityków to nie odróżni żyta od pszenicy, ale odróżni homara od ośmiorniczek. I to rolnictwo. A przed wojną to jednak większość polityków, nawet z różnych opcji, wiedziała, co się dzieje w rolnictwie. Nawet ci panowie. No, ciekawe, a teraz no, nikt. Przez pryzmat Biedronki i importu się to. Pewnie nawet nie pamiętają, jak wygląda Szczaw i Mirabelki. No, tego nie życzmy sobie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.